cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Niesławnego. My właśnie jesteśmy w tym długim domu, które są przerobione na szpital. Nick, stary, co tu się dzieje? Oj, tutaj jak widzicie sporo tych łóżek szpitalnych, więc wydaje mi się, że sporo osób tutaj ucierpiało. Go, go, Power Rangers. Jakiś puchary, jakieś bluzy, zdjęcia. O Boże. Jak można było coś takiego zrobić? Ilu osobom wyrządziła krzywdę? No właśnie, tutaj mamy zdjęcia osób, które zostały pokrzywdzone przez właśnie Augustine, która ma, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, specjalną moc, która jest w stanie najnormalniej w świecie zamieniać kości w kamienie. I tutaj są właśnie zdjęcia rentgenowskie osób, które zapewne ucierpiały w wyniku właśnie złych mocy, tak? Tego tyrana całego. No nieprzyjemnie to na pewno wygląda i też z tego, co Augustine sama mówiła, strasznie to boli. Mam jakąś tam kobietkę, widzę już. Nikt nie potrafił jej powstrzymać. Raczej normalny człowiek nie ma szans z takim superbohaterem, czy też pozytywnym, czy też negatywnym, tak? Te moce są ogromne naprawdę i tutaj... A, chciałem zobaczyć, wszystko jest po polsku tutaj, ale jednak nie. Te napisy na tych kartkach takich mniejszych są widoczne, bo to jest Full HD. Delsin, skarbie, obudziłeś Ale po angielsku. Się. To robota Augustine, tak? Tak, myślisz, żebym cię sprzedała temu babsztylowi? Poza tym reszta plemienia też sobie fundnęła przykłucie kolan. Czyli wszyscy są tutaj. Hej, a komisze? Chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Ta. Nie obwiniaj się. Hej. Nie wstydź się tego, kim jesteś. Taki los. Taki się urodziłeś. Po prostu... Teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dymem z palców. To przez ten dym wpakowaliśmy się w kłopoty. Hej! Nie idź tą drogą. Jak będziesz tak smęcił, to zaraz zasnę. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się, nic mi nie będzie. Naprawdę. Zobaczysz. Jak tutaj słyszeliście, nikt z tego całego plemienia bo to Indian, tak? Bo są Indianie. Nie wydał go. Kurde, bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych mocy. A właśnie, co tam z twoimi rękami? Przeszło ci? Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Tak. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zdrowia? Nie, Delsin. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego. Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili... I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Ta. Ale to zaczęło się od Augustyny i jej betonowej mocy. Tak. Walić to, stary. Musimy jechać do Seattle. Tam ją dorwiemy. Ej, czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie. To moja wina.
i muszę to naprawić. Nie no, Delsin, dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. To znaczy, że nie potrzebujemy Augustin, tylko jej mocy. Dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Tak, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. Jakiej furze? Ty nie masz fury! Co moja fura, baranie. No to się udajemy do Seattle. Chwaj, bracia sobie jadą. Dobra, autkiem. Wszystko sobie rozkminiłem. Stary, wbijamy do miasta i pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci. I zahaczamy o Space Needle, zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Wiesz, że jak się wbijemy, to miasto będzie chciało nas. No wiesz, wybić. Co to za pieprzenie? Po prostu. W Seattle mieszka 500 000 ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Nie, ale ja będę inny niż tamci. Będę czynił dobro, będę ratował ludziom życia, będę jak Superman. Będę uzdrawiał chorych. Proszę, myślisz, że padną przed tobą? Obudź się. Hej, dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Znajdziemy jakiś lek. Lek? Strzelanie dymem z palców nie jest normalne, stary. Przestań, to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność. Van Gogh nie był normalny, Gandhi nie był normalny. Ale ludzie nie bali się Gandhiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Stereotypowe pierdoły. Uważaj, uważaj! No i mamy blokadę. No to... Dalej popelamy z buta. Co? Z but? Gdzie idziesz? Hej! Pięknie. Ożeż ty w mordę. Widzisz to, co ja? Słuchaj, jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... Żartujesz sobie? To coś pięknego. Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. Dobra, możemy sobie teraz popodziwiać te cudowne widoki. Neon tutaj. Energia płynie, samochody też widzę, ładnie są tutaj. To jest jakieś postapokaliptyczne stworzone. Las Vegas. To chyba statek matka. Takie skrzynki, które rozwijają naszą już konkretną moc. W tym przypadku będziemy mogli strzelać sobie. Hej, żyjesz? Czy żyję? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. No właśnie, mamy teraz wcisnąć R2, aby strzelić dymny pocisk. Tak. O tak, nowej i to lepszej. Delsin, to nie jest ulepszenie, stary. Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je. Myślisz, że Augustin siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną Zozą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć. Może jest inny sposób na dobranie się do Augustin. Inny sposób? Mam, o czym ty mam gadasz? Mam parę znajomości w Seattle, okej? Na przykład w policji. Nie, jak nam pomogą, nie, to może... Nie, tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. To nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Halo, ja nie... jest tam ktoś? Słyszycie mnie? Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw tę damę z opału. To nie... Halo, proszę pana! Dobra, okej, okay. Idziemy razem, no już. O nie. Ja nie... Sam się baw w superglinę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj! Już ja sobie dotknę wszystkiego. A ja...
Jak widzicie, nasz główny bohater bardzo cieszy się z tego, że ma te moce. Chce to wykorzystywać i chce się tym też bawić oraz pomagać innym, bo bez wątpienia nie jedziemy do tego miasta po to, aby pomóc tutaj bliskim, tak, z którymi właśnie Delsin się wychowywał, i o tych Indianach, których kojarzycie z pierwszego odcinka oczywiście. I właśnie to jest jedna z rzeczy. Skoro nie chcę wylądować, to muszę je sam stroić. No proszę, jak dotrzemy do miasta, będę wypatrywał tych maszyn. Z takich misji pobocznych, gdzie właśnie zastrzeliwujemy tutaj dromy. I w ten sposób będziemy mogli sobie też zwiększać swoje umiejętności. Teraz wam to w sumie pokażę, bo to taki jeszcze tutorialowy jest filmik. Hey, jesteś mi potrzebny. Znaczy gameplay. Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Dawaj tu do mnie, dobra? Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. Dobra, no musimy tutaj z nasze auto, więc idziemy w przeciwnym kierunku. No oczywiście to jest jeszcze gameplay po prostu tutorialowy, więc jeśli o tę kwestię chodzi, to oczywiście będziemy wszystkiego się uczyli, a potem już te ulepszenia będę pokazywał wam już normalnie, jak będę sobie tą postać ulepszał, kiedy będę wykonywał misje poboczne. No właśnie misje poboczne sprawiają, że nasza postać się wtedy rozwija i będzie mogła sobie upgrade'ować o siebie, tak? Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to powiedz im, żeby zaczekali, zaraz im pomogę. Delsin, wiem, o czym myślisz. Nie... To zajmie wieczność, musi być szybszy sposób. No właśnie, mamy teraz przycisk option i możemy sobie wejść w moce. Jak widzicie, pierwsza moc to dym. Możemy sobie tutaj zwiększać nasze moce. Właśnie, tutaj mamy możliwość upgrade'u tego ataku i będziemy mogli teraz bez najmniejszych problemów sobie, przytrzymując R2, właśnie niszczyć te skały. Mnie nie powstrzyma! Delsin, zabroniłem ci tego! Sorry Reggie, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. No właśnie, teraz będziemy mogli tutaj się przemieścić oraz autobus, który za nami jedzie. Delsin, ja nie? Coś przerwało. Chyba nie chcę. Będzie mógł sobie przejechać na ludzie tutaj. Czeka za nami, dobra, to idziemy sobie. Dobra, wydaje mi się, że droga wolna. Walimy prosto do Seattle. Reggie, otwiera, jedziemy. Nie, no bez jaj. Halo? Hej, Delsin, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i? No i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie, nie chcą, żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Wali mnie to! Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, on chce wsiąść! Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie 5 minut. Przykro mi, stary, nie mogę cię wpuścić. 5 minut. No i tak się stało, jak on mówił. Musimy teraz sobie z buta przez całą tutaj długość trasy, którą przejeżdża autobus, przejść sobie. Ale potrzebujemy też doładować się. Słuchaj, włącz GPS w telefonie, na wypadek gdybyśmy się rozdzielili. O, że niby teraz? Dobra, jak widzicie, mamy mapkę, będzie nam teraz towarzyszyła przez całą drogę właśnie w tym miejscu. No i takie właśnie tutaj punkty, takie gwiazdki będą oznaczały nasze cele, które musimy tutaj wykonać. Zgodnie z nakazem DOD, most 520 zostanie wkrótce zamknięty. Wszyscy kierowcy oraz piesi są proszeni o natychmiastowe... Brzmi jak przydatna informacja. Delsin, muszę pomóc pracownikom DOZ. Szukają... ewakuację mostu! Reggie, jesteś tam? Kurczę, coś przerywa. Co jest grane? Halo! No dobra, idziemy. Kurczę, te autka też naprawdę niesamowicie, zobaczcie, wyglądają tutaj.
trzeba pomóc coś? Przeciwnicy pierwsi. Ej, to jeden z mutantów! Człowieku. Wow, nie! Czyżby koniec? No nie. Na 100% nie, bo jak wiecie, Delsin może się regenerować swoje zdrowie. Ta szybka regeneracja jest cudowna. Okej, teraz tutaj damy im popalić. Jakim cudem żyje? Stary, ja chcę tylko przejść na drugi koniec tunelu. A przy okazji tak sobie wszystkich tak wybijemy. Zaczynali się, to niech ponoszą konsekwencje tego. Jest sam, damy mu radę. Od teraz ja. Dobra, poddaję się, nie rób mi krzywdy. Dobra, teraz jak widzicie, możemy tutaj... Widzisz? Nie jesteśmy potworami. Przekaż to innym. Albo dać im wycisk, albo możemy ich tylko obezwładnić. No ja oczywiście będę starał się tutaj... Ja oczywiście będę się starał tutaj ich obezwładnić, aby iść tą tutaj pozytywną ścieżką. Co się stało do cholery? Reggie, cholera odpowiedź! Reggie, ten most, który tutaj właśnie... O mój Boże. Już został wysadzony. To był most? Okej, musimy się teraz przestać na drugi koniec tego mostu. Tylko teraz którędy? Zobaczymy sobie tutaj, czy da się przejść. Nie, idziemy drugą stroną. Okej, tędy w dół teraz. No dalej, przekaźniku, czyń cuda. No i będziemy mieli kolejne teraz ulepszenie naszej postaci, jak widzicie. Teraz zobaczymy, co takiego będzie nowego w nas się działo. Warto spróbować. Okej. Mamy moc, teraz będzie jakieś pewnie, o właśnie. Mamy informację, poskocz za pomocą X-a. Dobra, tak trzymać. Na samochodzie, aby wystrzelić się w powietrze. Czyli po prostu ta nasza energia, którą kumulujemy tutaj z silników aut, może nam towarzyszyć wyskokowi na jakąś tam wysokość. Okej, spokojnie. Mniejszą czy większą. Wóz policyjny. O, mamy kolejną tutaj. Kolejne źródło, kolejny przekaźnik. Co tymczasem? Będzie pewnie jakieś... Aha, by unosić się po prostu nad wodą. Oczywiście to są takie moce, które zdobywamy przez przekaźnik, takie podmoce, powiedzmy, do tej głównej mocy dymu. Delsin, co jest grane? Pojechaliście sobie z Regim do Seattle? To nie najlepszy moment, Betty. Okej. Uważaj na siebie. I baw się dobrze. Okej, tak zrobię, trzymaj się. A oczywiście, aby wzmocnić te wszystkie moce, które zdobywamy, to trzeba wtedy upgrade'ować je, tak? O to mniej więcej tutaj chodzi. No i gdzie tu wleciałem? W ogóle dobra, idziemy dalej. Trzymaj się, Delsin, już prawie. A, i widzicie? Teraz musimy używać tutaj połączonych mocy, aby się przemieszczać po takich, widzicie, dużych tutaj przepaściach, dużych różnicach tutaj. Cholera, most z piekła rodem! No i trzeba się rozpędzić.
Okej. Jeszcze troszkę zostało. Autobus! Reggie! Reggie! No jest i on, kurczę, trzeba go szybko tutaj uratować. Tam wisi na jakimś kawałku chyba mostu. No jest i on, dobra, mamy go. Kontuzja się odnowiła, co? Delsin! Dobra, dobra, chodź. Spoko. Dzięki za pomoc. Zobacz. Wow. Widzę, że coraz lepiej panujesz nad symptomami. Tak. W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie, nie ma minusów. To jest po prostu zajebiste. Mówisz? Zajebiste? A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne. To jest minus? Tak. Słuchaj, może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Jesteś... Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów. Nie, Reggie, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Widziałem. Damy najpierw radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać się po mieście. Okej, dobra, dobra. Zrobimy to po twojemu, dyskretnie. Kurczę, w sumie ja bym to zrobił proszę zupełnie cię, inaczej. Obiecaj mi, że nie będziesz przeginać. Od razu zrobiłbym rozwałkę. Żebyś mówili na mnie luzacze. Nikt tak cię nigdy nie nazwał. Nie chrzań. Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, świetnie. Właśnie popsułeś mi moje wakacje w Seattle. Niech widzicie, mam tutaj jakieś bramki bezpieczeństwa. Czekaj, jak długo byłem nieprzytomny? Cały tydzień. Wow, w tym czasie DOZ rozkręciło to wszystko? Niestety. No, nie próżnowali. Musimy przez nie się tutaj przedostać. Jak już będzie po wszystkim, skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Proszę cię, byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem, aby się wystraszyli bioterrorysty. Dobra, szefunciu. No to my sobie poczekamy, aż od tutaj przejdzie przez to. Jestem funkcjonariuszem policji. Jezu, nie wpuszcza mnie do fury? Nie chcę poznać z kumplami? Dobra, teraz my. Nasza kolej. Okej. Ciekawe, czy przejdziemy przez to. Przetwarzanie. Uwaga, a, tak myślałem właśnie. Nic z tego. To mamy dwa z trzech. No i wiecie, co oznacza, tak? Uciekaj, Delsin! Rozwałka! Delsin, zostań tam! Nie ucz mnie, jak mam się bić! Dałaś mi tu ich jak najwięcej. Trzeba się uzewnętrzniać! Bo walka z przeciwnikami w niesławnym to jest coś niesamowitego. Reggie, na wieżach! Widzę ich! Pamiętaj!
Dobra, wbijemy sobie na wieżyczkę tutaj. Najpierw z góry ich ostrzeliwać. Myślę, że będzie łatwiej. Tego bezładnimy, dobra. I teraz tutaj tych trzeba jeszcze wykończyć. Delsin, rozdzieliliśmy się. Wszystko w porządku? Tak, u mnie w porządku. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedział. Niech widzicie, jak tutaj już ci strażnicy tutaj nie mają szans, to uciekają, boją się albo poddawają się, więc to mi się bardzo strasznie podoba tutaj. No i też możemy oczywiście ratować ludność, która ucierpiała przy starciu z nami. Ups, moja wina, nie widziałem cię. No, ten akurat nie miał nic do zarzucenia, jak słyszeliście. Okej. Jakiś snajper? No nie, tutaj mamy jakiegoś. Pojedynczy został tutaj. Chyba idę dobrze. Dokładnie, mam jakiś tam znacznik, więc nie, tam musimy się udać. Nic wam nie zrobię. Albo otworzymy ogień. Co jest do cholery? Mieliście bronić tych ludzi przede mną! Jak widzicie, ten departament cały nie działa tak jak powinien. Strzelają do zwykłych tutaj cywilów. A my tam się musimy jakoś przedostać. Poszukamy jakiegoś otworu, o jest właśnie, wentylacyjnego. No, aby się przemieścić niezauważonym. To jest jedna z lepszych, jeden z lepszych bajerów w tej grze. Kiedy właśnie możemy sobie tak pomykać, w kilka sekund jesteśmy na samej górze. Nie musimy się wspinać. To też zależy od mocy, tak? Akurat jak to mam moc, bez najmniejszych problemów mogę się w ten sposób przedostawać. Jeśli miałbym inną, to są inne sposoby przemieszczania się wtedy, tak? Co? Potrzebujemy troszeczkę się doładować, więc trzeba poszukać jakiegoś komina. Desir, mam dostęp do bazy danych policji w Zjedlu. Okazuje się, że DOZ ma oczy i uszy wszędzie. No to trzeba wyłupić im oczy i obciąć uszy. Dobra, mam twoje współrzędne. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie im trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia, okej, czaję. Jak ono wygląda? No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Czyli to jest to, co przed chwilą rozwaliłem. Jak widzicie, z góry oni za bardzo się nie orientują, gdzie my jesteśmy, więc możemy sobie ich zabijać, a to jest konieczne. Bo jeśli ja bym tego tutaj... Okej, chyba coś widzę. Groźny kamper z jakimś metalowym czymś na dachu. No dobra. Po każdej stronie masz cztery panele. Rozwal kilka. Rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, rozwalić panele. Kumam. Cudowne uczucie! Wiecie, jak ja tam wbiję teraz, no to oni mnie rozwalą, bo tutaj jest na pewno zdecydowana przewaga liczebna. Na szczęście na mapie mamy pokazane, gdzie są ci przeciwnicy, dlatego też jest łatwo, jesteśmy świadomi tego, ilu ich tam jest. No i czy możemy sobie bezpiecznie tam wejść i rozwalić tego kampera, czy też musimy poczekać i z góry ich wyeliminować, dlatego też tutaj będę starał się wszystko robić pomału. Nie śpieszyć się, bo to jest zupełnie bez sensu, jest tak przyjemna ta gra, że po prostu aż tylko mobilizuje się do takiej porządnej gry bez zbędnego śpieszenia się i pójścia na łatwiznę. Dobra, przejęliśmy pewną moc. Kurde. Aha, tu był ale ja nawet go nie zauważyłem. Skupiłem się na tych tam dole i nie zauważyłem, że obok mnie ktoś jest z przeciwników. A tutaj skubaniec gdzieś do góry był. Czyżby ten, czy jakiś jeszcze inny? Teraz sprawdzimy, bo ja byłem tu na dole. O, to był ten. A bo dobra, wykończymy go normalnie tym łańcuchem, który też ma sporą moc tutaj bez wątpienia, jak widzieliście.
Tego sobie obezwładnimy. Okej. Mamy kolejne te panele, które trzeba rozwalić. Jak widzicie, z tego kampera coś tam wychodzi. Coś, co musimy zniszczyć, ale... jeszcze chciałbym sobie po prostu tutaj... rozwalić ich. Już nam też pika tam informacja, że kamera nas widzi. Musimy stąd zmykać. Jeśli kamera nas widzi, przeciwnicy wiedzą, gdzie jesteśmy, tak? I przez to łatwiej im jest mnie pokonać, w ogóle znaleźć, tak? No dalej, wbijamy tam. Teraz trzeba przytrzymać i R2. Aha, czy musimy to zniszczyć, dobra. Nie, nie o to chodziło. Znalazłeś główny rdzeń zasilający? Powinien być na dachu. Tak, znalazłem. No. No to... O, kawaleria nadciąga. Kłopoty nadchodzą. Gustuję jednak w tych mniejszych. O, DOZ zaczyna ostro grać. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Powiem wam, że... wyjął mi to z luz, powiedziałbym to samo. Zdecydowanie wolę tych przeciwników, którzy tutaj... walczyli przed chwilą ze mną. Wiecie co, jakby ja tutaj, bo on ma taki duży tą broń, że ja mogę... Krótko i na temat! Z góry nie jest w stanie mnie dosięgnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. A, nieźle, dostał za swoje. Trzeba szybko go stąd wyciągnąć. Bo on się takim tutaj, powiedzmy, takim kamieniem osłonił, abym go więcej nie ostrzeliwał i to go przez jakiś czas po prostu zamraża, potem on się może uaktywnić z powrotem. Zdałem sprawę, że ci żołnierze dysponują cementowymi mocami, mam rację. Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to się myliliśmy i w sumie też będziemy mogli wrócić. No dobra, pójdziemy sobie to sprawdzić, o czym on mówi. Czy tą moc można z takiego przeciwnika wyssać. I pancerz. O, w mordę. I co? Zadziałało? A, nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Dobra. Zniszczyliśmy sobie to centrum tutaj dowodzenia. Możemy też zniszczyć kamery, jak widzicie. I misja ukończona. To by było w sumie na tyle w tym odcinku, bo on trwa mniej więcej jakieś pół godziny, może nawet nieco więcej. Postaram się jeszcze nagrać jeden odcinek, jeśli dam radę, tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! No i nie zapomnijcie o łapce w górę.